Na początek pytanie szalenie banalne, ale musi paść. Książka czekała na swój druk pół wieku. Strasznie długo. Nie wiem, czy nie jest pan rekordzistą. Na czym polegały pańskie wahania i rozdarcia wewnętrzne przed oddaniem tego materiału do druku? No rzeczywiście to jest dosyć dziwne, to tak jak spotkać po raz pierwszy w życiu syna po 50 latach. Rozmaite, bo ostatecznie sposób myślenia, czucia wtedy, w czasie niemieckiej okupacji, no odsuwał się w przeszłość. Człowiek zmienia się, nabiera innych perspektyw, nawet odtworzenie swojego stanu myśli później jest trudne i dlatego ja się wahałem, czy to warto wydawać. A czy obawy dotyczyły bardziej korespondencji, esejów wymienianych z Jerzym Andrzejewskim, czy bardziej esejów, które były już drukowane częściowo? Mi się zdaje, że na równi. Na równi, bo ta korespondencja jest jakoś tak niezamknięta. Ona się jakoś tak urywa. No eseje, niektóre eseje drukowałem, tak wybierałem po jednym, drukowałem po wojnie. Ale razem na pewno one się przedstawiają inaczej, bo one się uzupełniają. Jest jednak pewna całość. A z jakiego powodu eseje, szkice zostały korespondencyjne przerwane? W którymś momencie już nie było odpowiedzi. Czy coś się zdarzyło wtedy? Nie, rozmaite, w takich rzeczach zwykle decydują przypadki, rozmaite zajęcia, inna temperatura polityczna, powiedzmy, wszystko to się zmieniało wtedy z miesiąca na miesiąc. Błoński w swoim wstępie do pana tomu sugeruje, że, on nie mówi tego wprost, to jest sugestia, że książka tyle czeka na druk, ponieważ niektóre z pańskich rozpoznań rozminęły się z przyszłością. Czy pan się godzi z tym sądem Błońskiego? Ja nie wiem, co on ma na myśli, że rozmijali się z przyszłością? Tak, że niektóre z pańskich tez wygłoszonych w tych szkicach nie sprawdziły się. Ja nie wiem, co ma na myśli, ponieważ nie napisał. Czy pan orientuje się, o czym myślał Błoński? Nie bardzo wiem. Nie bardzo wiem, o co jemu chodziło. Tam tak dużo tematów jest poruszonych, że na zasadzie samej ilości pewno bardzo dużo się sprawdziło. Uwaga czytelnika na pewno przykuje zestaw różnych nazwisk, tutaj, które są w tych esejach. To znaczy mamy Zdziechowskiego, Witkiewicza, Defoe, mamy Jamesa, mamy Żida. Szalenie różne nazwiska i czytelnik zada sobie pytanie, co łączy ich? W jaki sposób pan w tak różnych pisarzach dostrzegł zarodek tego samego, groźby totalitaryzmu, nieszczęścia nadciągającego nad Europę? No, mnie się wydaje, że to nie było takie trudne, bo wspólny motyw tych wszystkich esejów jest niechęć wobec irracjonalnych prądów, czyli szukanie jakiejś... Mnie samego nawet to bardzo dziwi, do jakiego stopnia byłem racjonalistą w tej książce. Wbrew Andrzejewskiemu, który jakoś opowiadał się po stronie wyznawczej, początkowo katolicyzmu, później, jak wiadomo, zupełnie innego rodzaju wyznawczości. Ale te postacie u mnie są połączone w sposób dosyć logiczny. Muszę tutaj powiedzieć, że one pokazują pewien mój bagaż intelektualny, głównie z powodu tego, że znałem dość dobrze francuski i niemiecka bomba uderzyła w Instytut Francuski w Warszawie. Z tego powodu mnóstwo ostatnich nowości francuskich było dostępnych, bo ja byłem zatrudniony przy porządkowaniu wywożeniu tych książek z ruin Instytutu Francuskiego. Także ja się tam obłowiłem, że tak powiem.
Błoński sugeruje w swoim wstępie, że Andrzejewski ciągnął pana do kościoła. Czy pan odczuwał takie ciągnienie z jego strony? Bo oprócz listów były również rozmowy na żywo, które panowie prowadziliście. No tak, oczywiście, ale to nie było dziwne, dlatego że przecież Andrzejewskiego pierwsza powieść Ład serca to jest zupełnie w aurze katolickiej pod wpływem Bernanosa pisana. Więc to nie było u niego dziwne w czasie okupacji. Natomiast rodzi pytanie, czy oznacza to, że pański katolicyzm jakby uległ zachwianiu, co Andrzejewski sugeruje w swoich listach? Ja byłem i jestem bardzo ostrożny w ocenie moich uczuć religijnych. Bardzo wstrzemięźliwy. Bardziej wstrzemięźliwy niż Andrzejewski kiedykolwiek był. I chciałem to łączyć z dosyć racjonalistyczną jednak postawą, sceptyczną. Spotkałem się z tezą, że te listy wymieniane między panami są już zapowiedzią dwóch późniejszych książek. Z jednej strony Popioły i diamentu Andrzejewskiego, z drugiej strony Umysłu zniewolonego. Czy pan widzi w tych listach tak wyraźną już jakby orientację przyszłego rozejścia się panów dróg? Mi się zdaje, że tak. Nie wiem, czy listy, ale w każdym razie te moje eseje zapowiadają zniewolony umysł. Po pierwsze, to były eseje, trzeba było najpierw nauczyć się pisać eseje. Ostatecznie zniewolony umysł jest też esej. Ale esej przed wojną właściwie w Polsce stawiał pierwsze kroki. Były eseje Jerzego Stępowskiego, który był takim nauczycielem Jana Kota z jednej strony i Bolesława Micińskiego z drugiej. Ale właściwie ta forma eseju to jakoś tak raczkowała. Więc zanim napisałem Zniewolony umysł, powinienem był napisać te eseje, bardzo dobry trening. Czy w kontekście tej odpowiedzi byłoby przesadą zapytanie, czy już w 1943 roku przeczuwał pan jakby możliwość reorientacji przyszłej Andrzejewskiego? Czy na przykład Popiół i diament był dla pana pełnym zaskoczeniem, czy pan się spodziewał tej książki? No nie mogłem się w tym opierać na tych listach. Ale przecież znaliśmy się z Andrzejewskim bardzo dobrze i przechodziliśmy razem pewną ewolucję w tamtych latach. Zważywszy na jego coraz bardziej ironiczny, nawet gniewny stosunek do warszawskiej konspiracji, to można było oczekiwać tego. Teraz chciałem zapytać o kwestię, to dotyczy jednego zdania. Zdanie brzmi, że moje całe świadome życie to rozdźwięk poczucia etycznego i wiary. Na 105 stronie pan o tym pisze. Ja chciałem zapytać, jak pan postrzegał kwestię teodycei w 1943 roku? Nie, niech pan jeszcze powtórzy to. Pan mówi o rozbieżności w tych esejach, o rozbieżności pomiędzy wiarą a poczuciem etycznym człowieka, że człowiek nie jest się w stanie zgodzić na to wszystko, co ogląda swoimi oczami, że to jest jakby zbyt okrutne, żeby za tym mógł stać Bóg, Stwórca, Kreator. Chciałem spytać o pańskie myślenie wówczas na ten temat, w 1943 roku i dzisiaj z perspektywy. Mi się zdaje, że tamto moje myślenie było słuszne w dużym stopniu, poprawne. Ja nigdy nie mogę pogodzić się ze światem stworzonym przez dobrego Boga. Dlatego nazywają mnie manichejczykiem. Całe życie to jest coś, co całe życie u mnie istnieje. Myślę, że to jest łączy mnie w pewnym sensie z jednej strony z Marianem Zdziechowskim, który był tak samo człowiekiem zrozpaczonym i on nie mógł zrozumieć świata stworzonego przez dobrego Boga, jak z Singerem,
który tak samo właściwie był stale zrewoltowany przeciwko istnieniu takiego świata, jaki jest. Chyba nawet z tego powodu został wegetarianinem. W pana twórczości natura jest okrutna, pożerająca się. Szczególnie na początku pańskiej twórczości, ale później to nie ustępuje. Chciałem zapytać, jak pan sobie z tym dziś radzi, kiedy pan spogląda z tak ogromnej perspektywy? Czy do dziś pan w naturze widzi pierwiastek okrucieństwa szczególny, czy widzi pan w nim jakąś harmonię, ład, porządek? Czy pan udziela temu przyzwolenia wewnętrznego? Czy dziś pański pierwiastek etyczny nie burzy się przeciwko temu? Nie, oczywiście, że nie udzielam mojego przyzwolenia, ale nauczyłem się bardzo dużo w ciągu życia. Nauczyłem się, że sprzeczności, które przedstawia nam świat, nie dadzą się zalagodzić i trzeba żyć ze sprzecznościami. Sprzeczności stanowią część naszego losu w świecie. W tej książce w kilku miejscach pisze pan o słabości humanitaryzmu, o słabości postawy demoliberalnej. Jest to, rozumiem, rzecz, która pana w dużym stopniu dzieliła od pisarzy reprezentujących rok 1920, takich jak Gajcy, jak Trzebiński, jak Baczyński przypuszczalnie. Jak pan dzisiaj spogląda na kwestię słabości humanitaryzmu? Czy humanitaryzm jest coś, co musi przegrać, czy to jest coś, na co można liczyć? Co pańskie doświadczenie życiowe już na ten temat mówi dzisiaj? Oczywiście, że był ten konflikt pomiędzy mną i młodymi poetami Warszawy. Chociaż nie tylko ja występowałem w roli tego chłopca do bicia u nich. Oni mówili panowie humaniści, pogardliwie. No, trochę jak dialog pomiędzy Settembrinim i Naftą w Czarodziejskiej Górze Tomasza Manna. Kiedy byłem studentem, brałem stronę Nafty, tego fanatyka, totalisty właściwie, ale później, już w czasie wojny, już skłaniałem się na stronę Settembriniego, czyli humanisty. Czarodziejska Góra była w pewnym sensie książką proroczą, dlatego że ta Europa, w której rosłem, no była Europą triumfu nafty. Notabene zdaje się, że jako model nafty służył filozof Lukacz. Tak samo jak jako model Pfefferkorna służył podobno Hauptmann.